Ceny w górę, więc samorządy zaczynają oszczędzać. Rząd zapowiedział ostatnio, że będą do tego zmuszone. Administracja rządowa, ale także administracja samorządowa będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10%. Trudno powiedzieć, co to będzie oznaczało dla miast. Pytanie w stosunku do jakiego okresu 10%, bo jeżeli w stosunku do ubiegłego roku, no to myśmy już ograniczyli to zużycie energii o 61%, więc to są ogromne kwoty, więc nie wydaje nam się, żeby to było możliwe, żeby jeszcze na tym głównym wydatku, jaki jest związany z energią elektryczną potrzebną na oświetlenie uliczne, wprowadzić jeszcze większe oszczędności. Bytom wyłączy doświetlenie budynków, ograniczy wydatki na świąteczne iluminacje i zmniejszy temperaturę w budynkach użyteczności publicznej. Dzisiaj podobne cięcia ogłosił Wrocław. My realizujemy już dzisiaj pewne działania oszczędnościowe. Dla przykładu w urzędzie, w naszych wszystkich jednostkach, spółkach także maksymalna temperatura w okresie zimowym wynosić będzie 19 stopni. Nie słowa szefa rządu motywują prezydentów miast do podejmowania takich decyzji. Już od dłuższego czasu samorządy zdają sobie sprawę z tego, że ceny energii biją kolejne rekordy i lepiej nie będzie. My jesteśmy zaskakiwani kilkusetprocentowymi podwyżkami prądu. To jest 500%, 360%, 700%. A pamiętajmy, że podwyżka prądu dla samorządów to jest podwyżka cen dla mieszkańców. Śmieci, wody, to jest podwyżka cen transportu publicznego. To jest drożyzna, która nas wszystkich będzie dotykała. I już powoli zaczyna dotykać, bo Sosnowiec obniżył temperaturę w szkołach i przygasza latarnie na ulicach. Podobnie jak w Bytomiu, tu również wymieniono oświetlenie na energooszczędne, ale oszczędności nie widać. W budżecie gminy tego efektu nie widzimy i w żaden sposób nie cieszy nas fakt, że gdybyśmy tego nie zrobili, nie wymienili, te rachunki byłyby zdecydowanie wyższe. Jesteśmy teraz na etapie przetargu na energię elektryczną, jeśli chodzi o składowisko odpadów i być może okaże się, że ten wzrost energii elektrycznej przełoży się na konieczność zmiany opłaty śmieciowej. Wzrost cen energii widać z miesiąca na miesiąc. Gminy, które postanowiły zamówić ją wraz z metropolią, mogą teraz cieszyć się z dobrej decyzji. Przetarg rozstrzygnięty rok temu dzisiaj potoczyłby się zupełnie inaczej. Korzyści uzyskane w skali wszystkich lat dla naszych grup zakupowych wyniosły ponad 700 milionów złotych. Natomiast w odniesieniu do cen, które dzisiaj mamy na rynku, to jest 2 razy tyle, czyli my mówimy o wartościach 1,5 miliarda złotych i o tyle więcej przy dzisiejszych cenach musielibyśmy zapłacić za energię elektryczną i za gaz. Samorządy domagają się wsparcia rządu, bo twierdzą, że więcej nie zdołają zaoszczędzić. Jeśli gminy zapłacą więcej, to dziurę w budżecie będą niestety musieli łatać mieszkańcy. W województwie śląskim ubyło 227 000 mieszkańców, co daje niechlubny rekord w skali kraju. Z największym spadkiem liczby mieszkańców względem danych z innych miast wojewódzkich są Katowice. Aż o 8,1% osób mniej zamieszkuje w stolicy regionu. Tak wynika z kolejnej części raportu z Narodowego Spisu Powszechnego, który opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. To są wyzwania, z którymi jako duże miasta musimy sobie radzić. W Katowicach głównie nasze działania ukierunkowaliśmy na dawanie bonusów naszym mieszkańcom. Takim przykładem jest katowicka karta mieszkańca, która cieszy się rosnącą popularnością. To za sprawą także dużych zniżek na nasze baseny, do instytucji, na festiwale, które odbywają się w naszym mieście. Część mieszkańców regionu nie kryje rozczarowania faktem, że w podsumowaniu zeszłorocznego spisu powszechnego zabrakło na razie danych związanych z deklaracją przynależności do śląskiej narodowości. W poprzednim spisie sprzed 10 lat tę grupę było wyraźnie widać. Ponad 800 000 ludzi oświadczyło, że jest narodowości śląskiej, a z tego około połowa powiedziało, że nie czuje się ani Polakami, ani Niemcami. Natomiast jeżeli mówimy o język śląski, to ponad 0,5 miliona powiedziało, że językiem śląskim się posługuje w domu, a aż 126 000 ludzi powiedziało, że jest to dla nich język jedyny, więc tutaj od razu możemy sobie przypomnieć, jaki był na przykład wynik regionalistów w zeszłych wyborach. To było zbiorczo, wszystkie listy, ponad 100 000 ludzi zagłosowało. Według harmonogramu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu dotyczącego struktury narodowo-etnicznej można spodziewać się na przełomie października i listopada tego roku. Przypomnijmy, że podczas wypełniania zeszłorocznego formularza spisu powszechnego narodowości śląskiej nie można było wybrać, a trzeba było wpisać ją samodzielnie, rozwijając zakładki inne. Ten język śląski tożsamość jakby żyje. Wydaje mi się, że nawet jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Natomiast jaka to będzie skala? No tutaj trzeba by było przeprowadzić rzeczywiście rzetelne, na dużej próbie badania, wtedy będziemy wiedzieli, a spis jest tego typu badaniem, bo to na największej możliwej próbie tego typu badania się przeprowadza, więc zobaczymy. Tak spekulując w pewnym sensie, czy przypuszczając, czy snując przypuszczenia, wydaje mi się, że ta liczba deklaracji może być niższa narodowości śląskiej niż była w poprzednim spisie, ale nie będzie ona jakoś radykalnie niższa. Zdaniem politologa może oscylować w granicach ponad 500 000 zadeklarowanych Ślązaków. Natomiast około 300 000 ankietowanych mogło wskazać, że są użytkownikami języka śląskiego. Choć jak przyznaje naukowiec, te liczby dziś to prawdziwe zagadki. Remonty, zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia to nie jest to, co lubią kierowcy. Jednak niebawem będą musieli zmierzyć się z korkami w kilku lokalizacjach. Jedną z nich jest trasa S86 pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Kierowcy mówią krótko. Nic dobrego to nie będzie. Jeśli pojawiają się tu jakiekolwiek utrudnienia w ruchu, to od razu zaczyna się korkować. Na jakieś zdarzenie już jest opóźnienie co najmniej 20 minut do pół godziny. Faktycznie szykują się tu duże zmiany. Już teraz kierowcy powinni pomyśleć nad tym, jak ominą korki na drodze, która jest jedną z najbardziej ruchliwych w całej Polsce i na pierwszym miejscu w regionie. Droga o największym natężeniu ruchu w województwie śląskim. Ponad 100 000 pojazdów na dobę nią przejeżdża. Dlatego też tak konstruowaliśmy te roboty, aby minimalizować utrudnienia. Chcemy, aby na każdym etapie tego remontu kierowcy mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu i to uda się zapewnić. Wykonawca zadeklarował realizację robót w porze dziennej i nocnej, w zależności od warunków atmosferycznych. Remont na drodze ekspresowej 86 rozpocznie się 26 września i ma potrwać do połowy listopada. Jednak to nie jedyne miejsce, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje pracę. Dzisiaj ruszył remont na autostradzie A4 pomiędzy Kleszczowem a Gliwicami-Ostropą. Na tej samej trasie, ale w dużo bardziej newralgicznym miejscu, bo w pobliżu centrum Katowic prace rozpoczną się za kilka dni. Chodzi o wymianę nawierzchni jednej z jezdni w rejonie węzła Mikołowska w kierunku Krakowa. Ta inwestycja ma ruszyć w październiku. Do Lwowa wyruszył transport humanitarny wart miliony, a dokładnie 1,5 miliona złotych i to dosłownie. Z gliwickiego magazynu Fundacji Zarys wyjechały 2 kolejne tiry w pełni załadowane jednorazowymi produktami medycznymi. To m.in. maseczki, strzykawki, materiały opatrunkowe czy apteczki taktyczne. Odmienny, ponieważ zawiera już na chwilę obecną też wózki inwalidzkie, ortezy, stabilizatory wszelkiego rodzaju. To jest ta pomoc, która jest po prostu dedykowaną pomocą. To nie jest przypadkowa pomoc wynikająca z potrzeb tutaj tej wojny, która ma miejsce. No to cieszy, to napawa dumą i to jest coś, z czego się cieszymy, że możemy nieustannie kontynuować tą pomoc i to jest ważne. A to już kolejny transport pomocy humanitarnej organizowanej dla Ukrainy przez firmę i Fundację Zarys. Ten jest największy z dotychczasowych. Łącznie to 8 samochodów ciężarowych i kilka milionów złotych przekazanych w postaci produktów medycznych. Każdorazowo przesyłki przygotowywane są w konsultacji z ukraińskim Ministerstwem Zdrowia. Strona ukraińska określa, gdzie ten sprzęt trafia, gdzie jest najpotrzebniejszy i zajmują się właśnie dystrybucją. To prawda, nie jest to łatwe, logistyka jest trudna. Mamy już swoje wypracowane kanały, udaje się wysyłać ten towar w miarę sprawnie. Dzięki kontaktom z polską stroną rządową nasze transporty nie stoją za długo na granicy. Fundacja powstała i prężnie działała już w trakcie COVID-19, gdzie dostarczała pomoc medyczną szpitalom. Sama inicjatywa powstania fundacji zrodziła się z zaangażowania pracowników firmy, którzy działają nieustannie w ramach wolontariatu. ale pomagają też inni. Duża ofensywa ukraińska pod Charkowem rozpoczęła kolejną fazę tej wojny, w której ukraińskie siły nacierają, Rosjanie przechodzą do defensywy, jest jednak olbrzymia ilość rannych, walki są bardzo ciężkie, są również zabici, ale też na tych wyzwalanych terenach jest tragiczna sytuacja humanitarna. To znaczy ludzie tam żyli w bardzo trudnych warunkach podczas okupacji rosyjskiej, trzeba odbudować od zera służbę medyczną, trzeba tym ludziom pomagać, trzeba im zapewnić ochronę. I jak zapewnia fundacja, ta pomoc będzie dalej płynęła, jeśli tylko zaangażowanie ze strony darczyńców będzie tak duże jak dotąd. Legendarny Włodzimierz Lubański od dziś podaje piłkę do mieszkańców gliwickiej Sośnicy, ale nie dosłownie, ze ściany. We wtorek odsłonięto mural z wizerunkiem byłego reprezentanta Polski i złotego medalisty olimpijskiego z Monachium. Uwielbiałam, bo to jest z mojego pokolenia człowiek, to jest człowiek coś jak Lewandowski. Super, Lubańskiego znam jeszcze ze średniej szkoły, jak żeśmy zawsze oglądały mecze jeszcze jego. No. Dziś mieszkańcom kręci się łezka wokół, gdy wspominają sukcesy zawodnika i ówczesnej kadry Polski. A wystarczy powiedzieć, że oprócz złotego medalu olimpijskiego Włodzimierz Lubański strzelił w swojej karierze 278 bramek, z czego 48 dla reprezentacji Polski. 7 razy wywalczył Mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze. Sukcesy można wymieniać długo. Autorami muralu są Marta Piruk i Marek Grela, czyli Czary Mury. Wcześniej wykonali mural z wizerunkiem Kazimierza Górskiego w Warszawie. Mural powstawał w bardzo szybki sposób. No najpierw trzeba było wykonać dobry projekt, żeby móc to otworzyć na ścianie. Zawsze to powtarzamy, że my nie korzystamy z szablonów, jeśli chodzi o sposób przenoszenia projektu na ścianę. Szkicujemy go ręcznie, no, malujemy wiadomo ręcznie, natomiast to, co ten projekt wyróżnia, to jest mozaika ceramiczna. Koniecznie chciałam zrobić mozaikę okrągłą. Marek mówi, dobra, dobra, gdzieś ją wmontujemy. No i na tym muralu mamy mozaikę w postaci kółek ceramicznych w ilości 300 sztuk, które imitują nam trybuny. I dziś podczas odsłonięcia muralu pojawiły się też trybuny, bo wielu mieszkańców, a także młodzi zawodnicy Sośnicy Gliwice, w której Lubański stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Ja niedawno rozmawiałem z Asiem Marksem, który przecież jest moim kolegą i złotym medalistą olimpijskim. I tak żeśmy się zastanawiali, no w takiej dzielnicy Gliwic, prawda, nagle stała się rzecz niesamowita, bo kilku reprezentantów Polski piłkarskich było. Nie wiem, czy tutaj takie powietrze było, czy to po prostu był przypadek, no ale dla mnie, kochani, no ja przecież tutaj z rodzicami od najmłodszych lat wychowywałem się, chodziłem tutaj do szkoły. Chodziłem na różnego rodzaju podwórka, gdzie żeśmy kopali w piłkę z chłopakami. I doczekać się takiego momentu, to jest bardzo fajna i sympatyczna rzecz. Mural z wizerunkiem Włodzimierza Lubańskiego można zobaczyć na bloku przy ulicy Przyszłości 2. Ponad 1000 uczniów z całej Polski wzięło dziś udział w Syneridze ogólnopolskich mistrzostwach szkół i przedszkoli w szachach, które rozegrano w Spodku. Impreza odbyła się po raz 7, teraz wróciła po 2-letniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Zauważyłem, że to jest bardzo fajny sport, niekontuzyjny, trochę ćwiczy mózg i po prostu fajnie się w niego gra. Poszłam do szkoły sportowej. Były 2 turnieje, 2 razy miałam 3. miejsce. Nie wiem w sumie dlaczego, po prostu gram, a czasami nawet z nudów, a czasami śpiewam nawet, jak gram. Rywalizacja odbywała się w szachach błyskawicznych 10-minutowych. Każdy uczestnik rozegrał 7 partii. Przewidziano 20 grup wiekowych. Na pewno dzieci się bardzo rozwijają tutaj. Poznają też innych zawodników. Spotykają się z nimi na innych turniejach. I to ich cieszy też, że właśnie pamiętają, że z tym chłopakiem grałem, z tą osobą grałam. W naszej szkole szachy są bardzo ważne. Od wielu lat są częścią naszej szkoły. Wielokrotnie nasza szkoła była mistrzem częstochowych dzieci lub młodzieży w szachach. Szachami interesuje się coraz więcej młodych osób, także m.in. za sprawą sukcesów Jana Krzysztofa Dudy, ale nie tylko. Na pewno pomógł też Gambit Królowej, zainteresowanie właśnie wzrasta poprzez te nauki w szkołach, przedszkolach. No i myślę, że dzięki takim turniejom też dzieci są zadowolone, każdy otrzymuje poczęstunek, pakiet startowy, więc myślę, że każdy wyjdzie zadowolony. Zadowoleni na pewno byli ci, którzy otrzymali nagrody. Zakończymy więc w języku szachowym szach mat.